Cześć, witajcie. Dzisiaj gościmy motocykl ze stajni ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie ze Springfield. Historia tej firmy sięga dalekich czasów, bo aż 1901 rok, kiedy została założona. Dla ciekawostki, ich pierwszy motocykl, jaki wypuścili, to była jednocylindrowa jednostka o mocy 1,77 konia mechanicznego, która pozwoliła się rozpędzić do zawrotnych 40 km na godzinę. Jak na pionierów przystało, ponieważ jest to firma, która rozpoczęła swoją działalność 2 lata przed Harley'em Davidsonem, jako pierwsi puścili na rynek motocykl z rozrusznikiem elektronicznym. A zatem, jeśli zainteresowało Was, cóż za cacko dzisiaj gości u nas, w takim razie zostańcie dalej. A zatem naszym gościem jest Zbyszek oraz jego perełka oczko w głowie. Witam Zbyszku, powiedz nam coś więcej na temat tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Cześć, zatem to jest Indian Scout. Konstrukcja motocyklu wzorowana na motocyklu wojskowym Indian z lat 40. 50. ubiegłego wieku. Jest to klasyczna forma, która odpowiada temu, co było reprezentowane w tamtych czasach. Czyli teoretycznie był to motocykl zrobiony dla wojska? Tak możemy to rozumieć? Czy... Możemy rozumieć to w ten sposób, że to był motocykl adresowany do wojska, dla mężczyzn, którzy chcieli w sprawny, konkretny sposób przemieszczać się w warunkach polowych, w warunkach czasami trudnego terenu i przez to konstrukcja musiała być tak zbudowana, żeby ten motocykl pozwalał przemieszczać się nawet w lesie, nawet w grząskim gruncie. Czyli w sumie wbrew temu, co widzimy, nie jest to bulwarówka, tylko jest to motocykl użytkowy, gdzie możemy go zabrać i na wycieczkę nad jezioro, i pojeździć sobie po winklach, i pojechać gdzieś daleko na jakąś trasę, tak? Jednocześnie, dodając do tego, co powiedziałeś, to jest motocykl, którym doskonale możemy przemieszczać się w mieście, ponieważ ma bardzo nisko umieszczony środek ciężkości, przez to można w sposób bardzo komfortowy, bezpieczny przemieszczać się między samochodami, nie łamiąc przepisów, rzecz jasna, ale dzięki temu, że jest tak nisko środek ciężkości, jest taki łatwy w obsłudze, możemy przemieszczać się bez większych kolizji, bez żadnych jakichkolwiek problemów. A jaki akurat ten egzemplarz, co mamy tutaj, jaki motor, jaka pojemność, jasne, co tutaj prezentuje nam? Jest to, tak jak wspomniałem, Indian Scout o pojemności 1150. Z którego roku on jest? Z 2018 roku. No to praktycznie świeżynka. Jest to 3-letni motocykl, którego mam od nowości. Znam jego wszystkie funkcje od strony praktycznej. Jeżeli chodzi o moc, jest to 100-konny silnik. No to już ładnie. To jest bardzo solidna konstrukcja. Na dodatek około 100 Nm też. To już tak, że jest czym przyspieszyć. Tak. Jeżeli chodzi o ruszanie z miejsca przy tym poziomie, nie ma najmniejszych problemów. Chciałem jeszcze dodać, że to jest motocykl relatywnie lekki, ponieważ waży około 250 kg. A co sprawia, że faktycznie ta waga, mimo tego gabarytu i tych rozmiarów, jest taka niska? Czy jest to jakaś konstrukcyjna
coś zmienione w konstrukcji, czy jak to jest? Konstrukcja jest, tak jak wspomniałem wcześniej, że wam troszeczkę na ubiegłowiecznych maszynach. Jest bardzo nisko wspomniany środek ciężkości, przez co siedzi się bardzo komfortowo i mamy bardzo wygodne podparcie na nogi, na stopy. A jakie komponentów jest? Czy wiesz coś na temat tego, z czego jest wykonana rama? Czy jest to aluminium, czy jest to stal, czy jest to... Rama jest kompozytem aluminiowym, zbudowanym specjalnie dla tego motocykla. Jest to pewien autorski pomysł producenta firmy Indian. Przez to motocykl jest sztywny, a jednocześnie kompaktowy i nie jest przeładowany masą. Dzięki temu te 250 kg widać, jak widzicie, jest w takiej zwartej, konkretnej konstrukcji. W jednej bryle, a nie jest bryle. Taki rozlazły. Jest optycznie przez to ten motocykl wydaje się dużo mniejszy i ta waga dzięki temu też jest bardzo komfortowa, tak można powiedzieć. A więc skoro już wiemy, z czym mamy do czynienia, tak oczywiście mniej więcej, powiedz nam, jak wygląda ten motocykl przy kupnie. Co do niego dodałeś? Czy są to typowo oryginalne gadżety, czy coś tutaj modyfikowałeś w tym motocyklu? Motocykl prawie bez wyjątku jest standardowo wyposażony. Jedynie co dołożyłem od siebie, to były te dwie saksy boczne. Fabrycznie ten motocykl praktycznie wygląda dokładnie tak, jak jest w tej wersji. No i widzę uchwyt na telefon. Tak. Czy to też fabryczny już bajer? Ale uchwyt ja dołożyłem, natomiast już jest w tej chwili dostępna instalacja z uchwytem, z tego co mi wiadomo. Mhm. Zatem to też jest drobna, można powiedzieć, modyfikacja. Może powinienem dodać, dołożyłem ze swojej strony modyfikację pod gniazdo zapalniczki 12V. A, czyli możesz automatycznie ładować telefon, bądź korzystać z innych... Akcesoriów. W moim przypadku bardzo często korzystam z kamizelki podgrzewanej elektrycznie, żeby w porach jesiennych, zimowych również korzystać z dobrodziejstw skauta. Czyli w sumie łączysz się z własnym motocyklem kablem. Tak, jesteśmy połączeni. Jesteście cały czas... Jesteśmy połączeni. Tak, tak. Dobrze, a w takim razie powiedz mi... Jako na taki motocykl tej wagi, tej pojemności, jak wygląda spalanie? Jaki tu mamy zbiornik? Na ile ten zbiornik wystarczy? Nominalnie zbiornik ma pojemność 12,5 litra. W praktyce, patrząc na całość moich doświadczeń, około 30 tysięcy km, to jest coś, co wystarcza na przybliżeniu 200 km jazdy. Oczywiście zakładając, że nie przesadzamy. Jesteśmy w stanie. Nie przesadzamy, co mamy na myśli, mówiąc o prędkości? O prędkości. Czyli kiedy się mija ten próg ekonomii z zabawą? W jakim momencie przechodzimy z ekonomicznej jazdy do jazdy? Przekraczając 140 km na godzinę, znacznie musimy się liczyć ze zwiększeniem wydatków. A jak wiatr przy tym motocyklu, przy takich prędkościach? Jak się zachowuje? Nie ma, jak reaguje na podmuchy boczne? Motocykl, mimo że jest relatywnie niski i stosunkowo lekki, nie ma wielkiej podatności na boczne wiatry. Bardzo, co podkreślałem wcześniej, wygodną jest cechą tego motocykla to, że jest nisko środek ciężkości. W związku z tym też możemy się zaprzeć tutaj. Ten profil pozwala nam w dość wygodny sposób ustawić się do jazdy przy dużej prędkości. Ale widzę, że siodło nie jest chyba jakoś... No coś wspominałeś, jak rozmawialiśmy wcześniej, że jest ono żelowe, tak? Tak. Fabrycznie żelowe, czy to już też wymieniłeś? To jest fabrycznie żelowe. W tym wyposażeniu, które otrzymałem, takie siodło właśnie się znajduje. Nie ukrywam, że przy dystansach, które pokonuję, a czasami to jest 600 tysięcy km dziennie, jest to duży komfort. A na jeden przysiad ile najwięcej zrobiłeś tym motocyklem, tak? Od punktu A do punktu B? Od punktu A do punktu B, ponieważ to 200 km uwzględnili tankowanie. No, to ale... na autobanie mógłby być delikatny problem. Byłby problem. Mógłbyś się nie wyrobić. Mógłbym się nie wyrobić. Natomiast taka całodzienna jazda 600-700 km nie stanowi. A, no to jest, szczerze powiedziawszy, patrząc na to siedzisko, myślałem, że no będzie troszkę inaczej, ale to miło mnie zaskoczyłeś. Chociaż widać jednak, że jest to bardziej motocykl jednoosobowy. Bo jest to motocykl... ciężko można byłoby tutaj kogoś usadzić i komfortowo wozić. Zdarzyło mi się niejednokrotnie przejść żonę czy córki, natomiast no, faktycznie jest to motocykl dedykowany tak naprawdę dla jednej osoby. Dla samotnego wilka. Dla samotnego jeźdźca, samotnego wilka, który lubi w różnym takim terenie, jaki mamy tutaj, przemieszczać się no, nawet takimi drogami. To skoro mówisz, że
maksymalna prędkość tego motocykla jaka jest w ogóle? Bo wspominałeś, że jeździłeś z prędkością tam do 140-150, tak? No, jak maksymalnie idzie go rozpędzić? Nominalnie udało mi się go rozpędzić w granicach 180-190 km/h. No to już natomiast ładnie. Praktyka taka użytkowa, codzienna, to jest optymalnie między 110-140 km/h. No wiadomo, no w pewnym momencie jednak chyba na każdym motocyklu wydaje mi się, że kończy się przyjemność z jazdy, a zaczyna się już taka walka. Powiedz mi w tym przypadku, kiedy jest ten próg przejścia? Ja uważam, że przekraczając 160 km/h zaczynamy odczuwać dość dotkliwie siłę wiatru i jednak to jest motocykl, który bardziej dedykowany jest w przedziale pomiędzy 110-140 km/h. Czyli do takiej jazdy typowo turystycznej, tak. Ewentualnie gdzieś w większej grupie. A powiedz mi, jak zatrzymać taką bestię? Skoro rozpędzimy ją już powiedzmy do tych 150-160, jak wygląda zatrzymywanie? Jaki układ hamulcowy? Co tu mamy zastosowane? Jak widać, są tu dwie tarcze. Jedna z przodu, jedna z tyłu. Mhm. Droga hamowania jest całkiem niezła, zważywszy, że nie jest to motocykl wyposażony w wiele tarcz. Na szczęście nie musiałem nigdy korzystać drastycznie z hamowania, mhm. Natomiast poprzez to, że jest tu dostępny system ABS, to ta kultura hamowania i kultura utrzymywania się w krytycznych momentach jest bardzo wysoka. To akurat przetestowałem w różnych warunkach, i w deszczu, i na suchej nawierzchni. Rozumiem. Muszę powiedzieć, że motocykl sprawdza się wyśmienicie. A jak wygląda hamowanie w przypadku nożnego? Także jak w innych motocyklach, innych marek, załączają się dwa hamulce, czy jest to typowo tylny hamulec? Bo spotkałem się bodajże w Goldwingu i jeszcze w kilku, że hamulec nożny aktywuje tak jakby przód i tył. Nie, tutaj oddzielnie mamy sterowanie hamulcem tylnym i przednim. Dobra, czyli no jednak to jest takie właśnie rozwiązanie typowo klasyczne. Zresztą tak jak widać, no, motocykl wygląda troszkę jakby był siekierą ciosany, przez co nawiązuje do swoich korzeni z lat bardzo, bardzo dawnych. Coś, co podobało mi się od samego początku w tym motocyklu, to że jest to motocykl bardzo, bardzo klasyczny, adresowany raczej dla mężczyzn i kobiet, które preferują soczysty, konkretny wymiar jazdy na motocyklu. Rozumiem. A powiedz mi w takim razie, bo zauważyłem, że jest on napędzany paskiem. Tak. Nie tak. Jest to ani wał kardana, ani łańcuch. Tak. Jak wygląda obsługa paska napędowego? Jest w zasadzie bezobsługowa. Od czasu do czasu tylko sprawdzić, czy jest odpowiednio naprężony, czy nie ma jakichś kamieni, które są z wiadomych powodów niszczycielskie dla paska. Jest to od samej nowości oryginalny pasek. Poziom zużycia po 30 000 km jest, uważam, bardzo korzystny i myślę, że jeszcze 20 000 km. Ale tak jakby, no nie wiem, czy użyję dobrego nazwy, naciąga się go tak samo jak łańcuch? Nie. Luzując śruby? Nic nie trzeba robić. No a w momencie, gdyby on się wyciągnął? No to... Jak przede wszystkim możemy odczuć, że... Znaczy, poza względem wizualnym, odczuć na motocyklu, że pasek jest już luźny? Przede wszystkim czuć podczas... przyspieszania, zwłaszcza przy małych prędkościach, przy gwałtownych przyspieszeniach, że jest jakiś rodzaj bezwładności, taki odczuwalny. Natomiast czyli coś takiego jakby ślizgające się sprzęgło w samochodzie? Coś w rodzaju tak jak ślizgający się pasek po prostu. A, ślizgający się pasek. Natomiast ja nie doświadczyłem w tym motocyklu ani razu takiej sytuacji. To z jednej strony, no w sumie, tak jak wspomniałeś, to jest 30 000. Wiadomo na ile w ogóle starcza taki pasek, jak to, czy coś tam usłyszałeś? 40-50 000, natomiast to jest stosunkowo nowa konstrukcja, nowy motocykl. Ja zakładam, że mniej więcej, tak jak wspomniałem, za 20 000 km trzeba będzie go wymienić, ale czas pokaże. Jestem motocyklistą, który raczej spokojnie jeździ, nie szarżuje, to znaczy nie przeciążam układów tego motocykla, więc przy dobrym wietrze jeszcze spokojnie 1-2 sezony pojeżdżę. A powiedz mi, jak to wygląda w przypadku, bo tak, często słyszę, że w przypadku wału kardana mamy utratę mocy jakąś tam, no bo przenoszony jest napęd przez wał. W przypadku łańcucha jest to tak jakby najbardziej efektowny sposób przeniesienia napędu. A w pasku jak to wygląda? Czy jest to tak samo efektownie jak w łańcuchu? Ja jeździłem na łańcuchu i na pasku, szczerze powiem, nie odczuwam jakiejś... Nie czuć żadnej większej. Nie czuję jakiejś takiej bezwładności, czy jakiejś dysproporcji pomiędzy tym, co chcę osiągnąć na motocyklu, a tym, jak ten motocykl jeździ. Mhm.
A dobrze, w takim razie powiedz mi jeszcze, bo widzę, że zawieszenie tutaj jest takie typowo standardowe. Jak to się sprawdza właśnie na wybojach, na takich drogach mniej utwardzonych? Takich jak mamy, załóżmy, tutaj za nami. No, prawda jest taka, że nie jest to motocykl przeznaczony do jazdy po jakichś bardzo dużych wybojach. Mhm. Natomiast no, są amortyzatory, są wystarczająco wydajne. Jeździłem w różnych warunkach. Też dużą pomocą jest to, co rozmawialiśmy, siodło żelowe, to też jest pewne wsparcie. Ja uważam, że jest wystarczająco sprawna konstrukcja, jeżeli chodzi o taką codzienną jazdę w mieszanych warunkach. Może nie ekstremalnych, ale w takich warunkach, nawet jak tutaj mamy, jak najbardziej się sprawdza. To jest motocykl, który no, nie będziemy nim przeważnie jeździć po górach, po jakichś wertepach, natomiast do takiej jazdy średniej klasy polskich drogach jak najbardziej wystarczy. Czyli międzymiastówki jak najbardziej wchodzą w drogę. Drogi lokalne to są moje ulubione drogi i jak widać nie wyglądam na połamanego, więc wydaje się, że to wszystko jest w porządku. Powiedz mi teraz, jak wygląda eksploatacja takiej maszyny w Polsce? Jak wygląda to z serwisem? Czy możemy, mimo tego, że jest to Amerykańczyk, liczyć na jakąś gamę punktów, gdzie możemy to naprawiać? Czy każdy serwis nam to naprawi? No i jak wyglądają koszta naprawy? To znaczy, jeżeli dwie rzeczy. Mamy oficjalne punkty serwisowe rozsiane po całej Polsce. Ja jestem związany z grupą w T-City, która obejmuje m.in. oficjalny, certyfikowany serwis firmy. W Trójmieście, rozumiem. W Trójmieście, dokładnie, w Gdańsku. Ponadto producent przeniósł produkcję tych motocykli, między innymi tych do Polski, pod Opolem. O. Więc mamy w Polsce tak naprawdę zaplecze techniczne. Czyli zapas części nie stanowi problemu. Nie stanowi problemu, na Europę produkowane są motocykle w Polsce. Mój egzemplarz jeszcze został wyprodukowany w USA, natomiast w kolejnych latach, czyli 2019 i obecnie, są motocykle produkowane w Polsce na rynek europejski. I również na południu. Są jakieś różnice w nich? Czy wśród motocyklistów jeżdżących na Indianach jest takie przeświadczenie, że w Stanach robione lepsze, tutaj gorsze, czy w ogóle nie ma czegoś takiego? Nie, miałem okazję przejechać się egzemplarzem produkowanym w Polsce, nie widzę żadnej różnicy. Nawet bym powiedział, jest dla mnie to ogromną satysfakcją, że polscy inżynierowie mogą w tym projekcie uczestniczyć, więc... No na polskim rynku mało mamy takich motocykli, czy w ogóle samochodów, czy czegokolwiek, które no, składamy tak jakby u nas. Sądzę, że producent wybrał Polskę i polską fabrykę nie bez powodu. Zważywszy na to, że jednak reputacja firmy Indian do czegoś zobowiązuje, to, no tak, to przypuszczam, że to Opole to nie jest przypadek. To się zgadza. A więc pomijając wszystko i dobijając pomalutku do brzegu, bo no niestety czas nam się kończy, dzień nie jest z gumy. Powiedz nam jeszcze tak, taką najciekawszą mi się wydaje rzecz, jak cenowo taka zabawka wychodzi w przypadku używanych motocykli, czy w przypadku, tak jak ty masz tutaj bezpośrednio nową maszynę? Ja kupiłem ten motocykl 3 lata temu w granicach 60 tysięcy. Według mojej wiedzy ten rocznik z takim wyposażeniem standardowym to jest jakieś 10 tysięcy mniej, plus minus. Jakby nie planuję sprzedaży, ale wiem, że to jest taka ale generalnie stosunkowo nieduży ubytek wartości według mnie. Czyli taka dobra inwestycja na długi czas. Tak, tak, tak. To jest mój drugi Indian i muszę powiedzieć, że cały czas otrzymuję zapytania, czy chciałbym go sprzedać. Również bardzo często w salonie fabrycznym Indiana pytają mnie koledzy, czy nie chciałbym swojego motocykla sprzedać, bo są chętni, szczególnie na skauty jest bardzo duże zapotrzebowanie obecnie. Więc reasumując, powiedz mi, komu byś polecił ten motocykl i jakie są jego wady i zalety? Zacznijmy może od tego właśnie, kto jest takim, twoim zdaniem, docelowym odbiorcą tego motocykla? Według mnie docelowym odbiorcą motocykla to są mężczyźni w naszym wieku, dojrzali, świadomi tego, co chcą robić. To są mężczyźni, którzy cenią sobie przede wszystkim klasykę i taką przyjemność z takiego obcowania z przyrodą, spokojną, ale też dynamiczną jazdą, bo ten motocykl naprawdę jest dobrze dynamiczny. Świetnie sprawdza się ten motocykl jako pierwszy motocykl większy. Bardzo cenią sobie jego kobiety, ponieważ jest stosunkowo nieduży, relatywnie łatwy w
kontrolowaniu w czasie jazdy jest zwrotnym motocyklem i wielokrotnie widziałem, że kobiety sobie go bardzo cenią. I Polki, i Amerykanki, całego świata ludzie, również średniego wzrostu, to może nie jest motocykl dedykowany dla bardzo wysokich osób, natomiast osób takiego średniego wzrostu jak ja, moim zdaniem to optymalna maszyna. Mm-hmm. A jakieś wady, które zauważyłeś przy tym motocyklu, albo rzeczy konstrukcyjnie, które byś poprawił jako użytkownik? Myślę, że można byłoby się zastanowić nad jakąś formą owieczki, taką bardziej stylistycznie dopasowano do tego motocykla, jako pewien standardowy. Czyli jakaś czasza, coś takiego? Jednak ten wiatr to jest pewna niewygoda, z którą się trzeba liczyć. Ale to producenty nie ma w ofercie jakichś takich... Są w ofercie, natomiast ja bym sądził, że to jest jakiś pomysł. Natomiast od strony mechanicznej, konstrukcyjnej, od strony czysto obsługowej... Eksploatacyjnej, to jest naprawdę solidna maszyna i dodam, że nie chcę sprzedawać, więc czuję się bardzo dobrze na tym motocyklu. Czyli mimo tych 30 tysięcy, które przejechałeś, nie udało ci się znaleźć czegoś takiego, co by cię denerwowało, co by cię namierzbiło w tym motocyklu, że no jednak... Ta jedna rzecz, która mi nie pasuje. Ja jestem dość wymagający, ale muszę powiedzieć, że nie odnajduję nic takiego ewidentnie problematycznego. Jest bardzo przyjemny do prowadzenia, jest bardzo wdzięcznym motocyklem. Cóż, ja jestem w nim zakochany, więc może nie będę obiektywny. No to tak, to wiadomo. Ale szczerze powiem, te 30 tysięcy kilometrów wykonane i zimą, i latem, i jesienią, i w deszczu, nawet w śniegu, przekonało mnie, że to jest taka konstrukcja dedykowana. A powiedz mi jeszcze takie szybkie pytanie, bo tak jak przykładowo w Goldwingu dużo ludzi mówi, że po sezonie już trzeba by było wymieniać opony z racji tam wagi, z racji gabarytu motocykla. Jak tutaj z oponami? Te opony są już takie, że pod koniec tego sezonu powinienem wymienić, a jeżdżę już 3 lata. Czyli trzeci sezon jesteś na tych samych oponach, tak. Powiedzmy 10 tysięcy na sezon, mniej więcej, żeby wyrównać. To jeszcze jeśli możesz zapal, zobaczymy jak to chodzi. Bo mówiłeś, że nie jest to głośny motocykl, ale mimo wszystko... To jest bardzo ciekawa rzecz, która mnie urzekła od samego początku. Sposób umiejscowienia stacyjka, nawet zauważyłem kiedyś w starym Chińczyku, bodajże Kymko miało w tym samym miejscu stacyjkę. Jak pozwolicie po prostu, pokażę wam jednocześnie, jak wygląda. Wymiany biegów. Taki dość solidny, taki solidny, mięsisty. Ja lubię ten charakterystyczny szczęk. To jest coś, co powoduje, że również... A daj go troszkę na obroty, zobaczymy. No, mimo tego, że tak jak mówisz, niby jest cichy, to jednak ma taki charakter w tym dźwięku. Coś tam jednak się dzieje. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo głośnych tłumików. Po 200 km nie jest tak, że przeszkadza mi jego dźwięk. Mm-hmm. Uważam, że to jest ważne, jeżeli ktoś często dużo jeździ tak jak ja, to warto to myśleć. A zatem jak widać, to jest naprawdę kawałek pięknej historii, cudowny motocykl, ale czas już pożegnać się w dniu dzisiejszym. W takim razie bardzo serdecznie Ci dziękuję za wizytę u nas, za opowiedzenie o tym pięknym motocyklu. I mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem gdzieś na drodze. Z przyjemnością, dziękuję za spotkanie. Dzięki bardzo. Wam również. Hej.